Witam Was. Dzisiaj troszeczkę inny film na temat zbierania ziół. Ponieważ są pewne zasady, które powinny być przestrzegane, kiedy zbieramy zioła do własnego użytku. Pierwszą, najważniejszą zasadą to jest po prostu, jak zbieramy zioła, to powinniśmy zbierać je z szacunkiem. O co mi tutaj chodzi? Nie idziemy i nie zachowujemy się jak kombajn i nie rwiemy wszystkiego wokół, co jest, i zabieramy wszystko. Nie. Z każdej rośliny mniej więcej 1, 2, 3 listki, zależy ile ona ma. Powinniśmy to zrobić tak, żeby nie uszkodzić całkowicie rośliny. Jeżeli mamy mniszka na przykład, który ma 10 listków, to powinniśmy z tej sadzonki wziąć 1, 2. Nie więcej. To jest ważne, ponieważ wtedy, jeżeli zerwiemy wszystko, to przeważnie taka roślina nie ma szans na przetrwanie. Jeżeli zbieramy na przykład bez kwiaty bzu, trzeba zachować również ostrożność na paru miejscach tutaj. Pierwsze to jest nie zebrać wszystkich kwiatów, bo nie będziemy mieli w jesieni owoców. A owoce też są ważne. Czyli zbieramy około 20% kwiatów. Tak ja robię. Podaję Wam, jak ja Wam zrobię. 20% kwiatów zbieram. Teraz na jesień pojawiają się owoce tego bzu. Zbieram 20 do 30% owoców. Nie więcej. Resztę zostawiam zwierzętom, ponieważ ptaki tego też potrzebują. Nie zbieram do końca wszystkiego. Jeżeli zbieramy jakieś główki kwiatów, załóżmy tego habra, który był, można zbierać całe główki. Można. I można je też całe wykorzystywać, ale jeszcze lepiej jest, jak po prostu zbierzemy same płatki z niego, ponieważ wtedy zostanie ta cała główka z tymi nasionami, żeby się mogła rozsiać. I tutaj też już wspominałem w tym filmie, zbierając na przykład habra, on już jest teraz taki rzadki, to zbieramy, jak mamy pole i załóżmy jest 10 główek, to zbieramy 3 główki maksymalnie. Resztę zostawiamy po prostu, żeby on się mógł rozsiać. A jeszcze lepiej jest po prostu zebrać z niego płatki. Także po prostu trzeba zachowywać się z rozsądkiem w naturze. Nie wykopujemy wszystkiego. Tak samo jak mamy rośliny, z których pożystujemy korzenie. Też jeżeli jest ich kilka tych roślin, nie wykopcie wszystkich wokół. Bo już za rok nie będzie w tym miejscu tych roślin, jak je wszystkie wykopiecie. Musicie zachować po prostu ten umiar w tym wszystkim. Żeby nie wyrwać wszystkiego. To jest ważne, ponieważ tak będziemy tępić po prostu te rośliny, a one są tak naprawdę po to, żeby nam pomagać. A my zabierając wszystko, po prostu będziemy je niszczyć i będzie ich jeszcze mniej za chwilkę. Kolejna rzecz. Intencja. Jeżeli zbieramy jakieś zioła, musimy podejść do tego z intencją, czyli czysta głowa. Nie, że tam myślimy, a już muszę biegnąć do domu, bo zaraz muszę iść do pracy, tu muszę jeszcze obiad zrobić, tu muszę jeszcze dziecko przynieść, bla, 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 bla. Nie. Głowa ma być czysta. Koncentrujesz się na danej roślinie i myślisz, na co ona ma Ci pomóc. I wtedy ją zbierasz. Czyli załóżmy, masz ból kolana i zbierasz jakąś roślinę na to i myślisz, mam ból kolana, żeby mi ta roślina tutaj pomogła teraz na to. Możesz nawet wydawać całkowite intencje w swojej głowie, czyli po prostu myśląc, przekazujesz, zbieram Cię teraz po to, żebyś mi pomógł na tą i na tą dolegliwość. Zbierasz to z szacunkiem. Nie tak, że myślisz o nie wiadomo czym, wpadasz na pole i rwiesz wszystko, co popadnie, jak najszybciej się da, do kosza i uciekasz z tym do domu. Ponieważ ta roślina wtedy za bardzo nie wie, na co ona ma Ci pomóc. Kiedyś na takie rzeczy zwracano uwagi. Wielcy zielarze tego świata, którzy mieli ogromne sukcesy, zawsze zbierali te zioła z intencją na daną chorobę, na jakie je zbierali. One wtedy dużo lepiej działały, niż jak po prostu wpadniemy na pole i zerwiemy byle co i nie wiadomo co jeszcze. Tutaj również robi się problem z roślinami, które kupujemy w zielarniach, ponieważ bardzo często są one zbierane tam dla zysku niestety. Ponieważ są skupy ziół, gdzie możesz zbierać zioła i je tam sprzedawać do tych skupów. Część osób niestety nie robi tego z przekonania, tylko po to, żeby zarobić. I wtedy są te rośliny troszeczkę całkiem inaczej traktowane, zbierane,
nie są zachowywane zasady zbierania tych ziół bardzo często, ponieważ jak ktoś jest niedoświadczony, to wpadnie i zbierze całe pole danego zioła, żeby tylko zebrać jak najwięcej i jak najwięcej zarobić. To jest problem, wielki problem. Dlatego bardzo cenne są zioła, które potrafisz sam zebrać z danego terenu. One są wtedy najcenniejsze dla ciebie, ponieważ sam je zebrałeś, dałeś swoją intencję. Jeszcze cenniejsze są zioła z twojego własnego ogrodu. I teraz, żeby te zioła z twojego własnego ogrodu najlepiej dla ciebie działały, jest parę jeszcze takich zasad, które powinieneś przestrzegać, jeżeli chcesz, żeby ci te zioła dobrze pomogły. Jedną taką zasadą jest na przykład chodzenie boso po ogrodzie. Dlaczego ma to sens? Ponieważ dana roślina, ona się przystosowuje jak gdyby do twojego organizmu. Chodząc boso z rana po ogrodzie, zostawiasz ze swoich nóg pewne toksyny, które tam się nazbierały w tej ziemi, w tej trawie. Rośliny wokół rosnące szczytują tą informację i po prostu dostosowują dane składniki, które są tobie w tym momencie potrzebne. To jest symbioza. Dane zioło dostosowuje się do ciebie. Ono robi w sobie te składniki, których ty najwięcej potrzebujesz, żeby wyrównać twój balans w całym organizmie. Brzmi to dziwnie, ale niestety to tak działa. Bardzo często mówiono się również, warto splunąć w swoim ogrodzie, czyli gdzieś również napluć. Oczywiście nie na tą roślinę, tylko gdzieś obok. Ponieważ również ze śliny ta roślina potrafi dopasować do ciebie swoje składniki chemiczne. Czasami urynowało się nawet gdzieś w ogrodzie, oczywiście nie po tych roślinach, które zbieramy, tylko urynowało się gdzieś obok danych roślin, żeby te rośliny również mogły zebrać informacje, jakie ci są potrzebne. Bardzo często robiło się też kąpiele, gdzie chora osoba po prostu się kąpała, oczywiście bez używania żadnych składników chemicznych, ewentualnie jakieś ekstrakty ziołowe były używane, a najlepiej robiło się to w czystej wodzie. I teraz tą wodę zbierano i wylewano ją w ogrodzie, gdzie te rośliny rosły. Później, po paru dniach, zbierano te rośliny, które były w okolicach tej wody, gdzie dana osoba się wykąpała, i dopiero wtedy stosowano te zioła właśnie dla danej osoby. I one wtedy miały największy efekt, jeżeli chodzi o działanie tutaj przy tym wszystkim, ponieważ one były optymalnie dostosowane do danej osoby, która była chora. Więc to jest parę takich zasad, które są bardzo ważne, jeżeli chodzi o zbieranie ziół, jeżeli chcemy, żeby te zioła po prostu były efektywne dla nas. Oczywiście cała dieta też tutaj ma dużo do mówienia, ponieważ same zioła ci do końca nie pomogą, jeżeli ty nie zmienisz swojego stylu życia. Jeżeli nadal będziesz robić wszystko tak, jak robiłeś teraz, to dane zioło może ci pomóc, ale na chwilę. I za chwilkę znowu dana choroba może wrócić. Dlatego chciałem się z wami podzielić tymi tajemnicami zielarstwa, które są już od stuleci stosowane, ponieważ są to ważne rzeczy i wielu z was zbiera różnego rodzaju zioła, więc miejcie to po prostu na uwadze, żeby one były jak najlepsze dla was. Dobra, także tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej.